Ho, 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 Merry Christmas, everyone. Witam bardzo serdecznie, wujoczymi wesołych świąt, Wigilia, 24 grudnia. Może oglądacie ten odcinek, jak już jesteście objedzeni wszystkim, co było dobre na stole, czyli nie dużo, bo nie było mięsa, no ale co, taka jest nasza Wigilia. Ja szybko z kilkuminutowym odcinkiem, w którym w końcu mam Ultimate Championa po długich ilościach gier, godzinach wbijanych i się udało. Udało się golemem, tylko mały sweep. W tym deku powinna być healerka zamiast Lambera. U mnie jest healerka na 14 levelu, więc wrzuciłem po prostu Lambera i to działa. I to działa. Miałem dwie próby. Dwa razy tym deckiem, za pierwszym razem się nie udało, za drugim razem siadł Ultimate Champion i wam pokażę oczywiście, jak zawsze to robię, ostatnią grę, żebyście zobaczyli, jak do tego doszło, że udało mi się wbić tego Ultimate Championa. Admirał, przeciwnik, skubany cwaniaczek, tutaj rekruty playing na mnie, ale barby kontra rekruty na Evo, to jednak wygrywają barby, tak? Tutaj miał Magic Archera, który jest, no chyba nie jest grany od kilku sezonów, kompletnie dead karta po tym nerfie, że pierwszy hit, czy tam jak robi retarget, atakuje dużo, dużo wolniej i ta karta praktycznie już nie istnieje. No ale co? Na spokojnie obroniłem te rekruty. Ten Magic Archer jakoś specjalnie nie wkleił mi się w towera. Całe szczęście. Ten i tutaj na pewno zepsułem, zobaczcie jak ładnie zepsułem, ale tu się zastanawiałem, co on da z przodu, nie? I wymyśliłem dragony i chyba tornado. I zobaczcie, jaki ładny damage przytuliłem na lewego towera. Ła, no to bolało, ale to nie wszystko stracone. Zobaczcie, aż całe 400 HP na wieży. No, przypuszczałem, że nie ma za dużego spela, więc pomper up. Jest pompeczka, on czeka. I są rekruty. Tylko nie wiem, czemu nie dał Zakinga. Dał takie o, ale miałem te barby na ręce i one są naprawdę value. I trzeba było teraz uważać na Magic Archera. Przypuszczałem, że tak zrobi. Poleciał barrel. Nie najgorzej. Teraz uderzył, co prawda, ale siedzi. Także póki co pompka na parkiecie i golem na parkiecie. American Alpha Clan. Za chwilkę Eli razy 2. Nie pamiętam, czy ten push był już końcowy. Czy potrzebowałem drugiego golema? Nie pamiętam, ale wiedziałem, że wystarczy dobre nejdo, żeby padł ten wizard właśnie i ewentualnie jakieś rekruty. No i zobaczmy, najpierw właśnie jest Lamber, jest ten, to moje nejdo, są rekruty. Padło na szczęście tam, co miało paść na prawo. Dałem jeszcze barby, żeby obronić tego towera, bo chyba już przypuszczałem, że on nie ma dużego spela poza rage'em. No i tutaj wyszło nie najgorzej, chyba ten tower padnie. Czy on jeszcze to coś będzie bronił? Nie, no padnie. Mógł dać wizarda, nie dał. Chyba jakieś rekruty, a potem na most rzuci prosiaki. Ale ja tu już zdążę bronić. Dał jeszcze tego wizarda, który jest trochę annoying. Barby wysoko i o! Nie dorzucił tych świnek. Jakby rzucił wcześniej, może by coś z tego wyszło. Nie dał. Prawej strony nie bronią oczywiście. 10 odliczanie i coś wszystko na lewo, żeby po prostu był defense. Były dragony, było najdo. 3, 2, 1 i uderzył ten prosiak jeszcze. Zostało 109 HP. Jakby uderzył jeszcze raz, to by padł ten tower. Ale zabrakło czasu. I tym oto sposobem Jimmy wbija Ultimate Championa. 54% win rate, 1632 pucharki w tym momencie. Melduje się na 20 pozycji w klanie. Obok Luka, także towarzystwo zacne. Na dole Wolf zamyka tabelę, także nie jestem at least ostatni. Oczywiście jeszcze 30 osób nie ma Ultimate Championa. Ja już mam, do końca sezonu zostało, proszę was, 7 dni i 23 godzin, tydzień. A w styczniu Tower Troopsy. A na koniec jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Odpoczywajcie, nie przesadzajcie. Powodzenia, yo!